Damian Milewski, szkoleniowiec Błonianki Błonie. No panie trenerze, wyjeżdża pan chyba uśmiechnięty z Wikielca, bowiem zwycięstwo jest dla zespołu z Błonii. Tak, wygraliśmy dzisiaj niesamowicie ważny mecz dla nas pod względem takim mentalnym. Mieliśmy takie niefajne dwa spotkania ostatnio ligowe. Bardzo chcieliśmy się podnieść. Bardzo dziękuję zawodnikom za fantastyczną walkę, za walkę o każdy metr boiska, o każdą piłkę i to nam dało dzisiaj punkty. Bo każdy z zawodników dał dzisiaj maksymalnie z siebie wszystko. Wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na bardzo trudny teren. Wiedzieliśmy, że przeciwnik jest bardzo groźny ze stałych fragmentów gry. Wiedzieliśmy, że tutaj będzie naprawdę bardzo trudne punkty. Ale chłopaki spisali się znakomicie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Mamy w głowie to, że mamy w czwartek kolejny mecz. Te mecze w tej grupie spadkowej są meczami bardzo trudnymi. No dzisiaj na szczęście wygraliśmy. Zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Jeszcze raz bardzo dziękuję zawodnikom. Było nam to strasznie potrzebne. Następny mecz z kim gracie? Następny mecz gramy w czwartek z Bronią Radom o godzinie 13. Przed własną publicznością, której nie rozpieszczaliśmy ostatnio. I będziemy chcieli do tego meczu się dobrze przygotować i zdobyć punkty. Niesamowicie ważne. Dziękuję. Też, to jeszcze od nas pytanie. Dobrze. Jeżeli można. Bardzo się cieszymy. Zwycięstwo w bardzo ważnym spotkaniu. 3 punkty tutaj to tak naprawdę jak 6 punktów w kontekście tego, co dzieje się w naszej tabeli. Mecz z Bronią Radom przed własną publicznością, jak trener przed chwilą powiedział, nie rozpieszczaliśmy jej ostatnio. To jest ostatni mecz u siebie w tym sezonie. Czy będziemy mogli spodziewać się takiej Błonianki, jak dzisiaj widzieliśmy chociażby w pierwszej połowie i w drugiej, bo to zaangażowanie naszej drużyny było naprawdę, naprawdę godne pochwały. Bardzo będziemy chcieli, żeby tak było. Zrobimy wszystko, żeby tak było. Tak jak mówię, no to zwycięstwo nas odbuduje, bo morale nie były dobre ze wszystkich stron. No, trzeba mieć skórę aligatora, jeśli chodzi o zawodników, bo wiedzą, każdy wie, że tutaj nie ma miejsca na pomyłki. W naszej telewizji jeszcze raz bardzo dziękuję zawodnikom, bo dzisiaj wykonali kawał dobrej roboty. I widać było, że dzisiaj walczyliśmy o życie. Być może musieliśmy się tego nauczyć, ale jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do tego, żeby grać dalej i walczyć. Dzięki. Trener Łukasz Suchocki, szkoleniowiec GKS Wikielec. Panie trenerze, jakbyśmy chcieli ocenić to spotkanie tutaj, no niestety przegrane z zespołem Błonianki Błonie? No tak jak pan tutaj powiedział, no niestety przegrywamy spotkanie, komplikujemy sobie troszeczkę sytuację. Naprawdę margines błędu teraz został nam zerowy, tak? Mamy 3 spotkania. Dalej jesteśmy w grze, a co do dzisiejszego spotkania, było widać, że troszeczkę maraton, który ostatnio mieliśmy, dał nam siwe znaki. Tak, byliśmy lekko podmęczeni. Do tego jeszcze tam gdzieś doszły kartki, które wyeliminowały tak naprawdę całą naszą ofensywę. Ale tutaj, no, nie mogę mieć naprawdę pretensji do chłopaków, tak, za zaangażowanie, za walkę na tyle, ile byli w stanie, na tyle do końca walczyli. Szkoda, że nie uratowaliśmy tutaj chociażby jednego oczka, no ale nic, dalej trzeba walczyć, trzeba trenować i zrobić swoje, żebyśmy w tej trzeciej lidze zostali. Widzi pan jeszcze jakieś takie szanse? Ja widzę, oczywiście, że widzę szanse. Ja jestem cały czas przekonany o tym, że się utrzymamy w tej lidze. Zrobimy wszystko, żeby te 3 spotkania wygrać i będziemy w grze.